Afera wybuchła w 2017 roku i była początkiem końca słupskiej drużyny koszykarskiej. Według prokuratury w Gdańsku, która prowadzi śledztwo, Marcin S. miał podrawiać umowy, kontrakty i dokumenty porozumień. Ponadto działał na szkodę klubu i podmiotów z nim współpracujących, niekorzystnie dysponując mieniem. Sprawa, która wybuchła w 2017 roku była początkiem końca energii Czarnych Słupsk. Sponsor tytularny wycofał się ze wsparcia klubu, co w rezultacie owocowało rezygnacją drużyny z rozgrywek w Ekstraklasie. Według wstępnych informacji ówczesnego zarządu klubu Marcin S. mógł dopuścić się nadużyć finansowych na kwotę 200 tys. złotych. Ten wątek śledztwa jest nadal wyjaśniany. Zapalającą koszykówki udało się reaktywować drużynę, jest ona jednak prowadzona przez zupełnie inny podmiot. Sprawa likwidacji spółki, która prowadziła poprzedni klub, jest nadal w toku. Widzowie, którzy poinformowali nas o problemie, twierdzą, że wieczorami w Parku Kultury i Wypoczynku regularnie gromadzą się osoby pijące alkohol i wandale. Efekty ich pobytu najbardziej widać tuż po weekendzie. Zniszczone ławki, tereny zielone, elementy małej infrastruktury, zaśmiecone trawniki i alejki. To, zdanie mieszkańców, regularny widok w parku. Dlatego mieszkańcy domagają się, by ten teren był regularnie patrolowany przez Straż Miejską. Chcą także, by w parku pojawiły się kamery monitoringu miejskiego. Tym bardziej, że wciąż powstają. Tam nowe inwestycje zarówno miejskie jak i wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Jak zapewnia Paweł Dyjas, komendant Straży Miejskiej w Słupsku, patrole mundurowych w tej części miasta zobaczyć można regularnie, niemal każdego dnia. I też myślimy o tym, aby wzbogacić Park Kultury i Wypoczynku, bądź inne inwestycje na terenie naszego miasta, właśnie o system monitoringu, czym poprawimy bezpieczeństwo na terenie naszego miasta, jak również będziemy więcej widzieli na terenie naszego miasta i będziemy mogli zapobiegać dewastacji tego, co za grube Miliony miasto robi dla naszych mieszkańców. Dzięki temu też sami mieszkańcy będą mogli przebywać w pięknej i czystej przestrzeni. Mogłyby się one pojawić w przyszłym roku, tak aby system działał w najbliższym sezonie wiosenno-letnim. Do systemu można by też włączyć kamery zainstalowane na terenie Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W miejskim systemie jest już niemal 150 kamer monitoringu. Niemal rok temu za 1,5 miliona złotych zamontowano ich niemal 100. Kamery obserwują śródmieście, centrum, a także tereny w innych częściach miasta, gdzie gromadzi się wiele osób. Społeczna zbiórka pieniędzy na zakup separatora rozpoczęła się ponad rok temu, w kwietniu 2019 roku, przy współudziale Teatru Rondo i Teatru Tańca Enza. Akcję prowadziło Słupskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju hematologii i transplantacji szpiku. W lipcu i sierpniu 2019 roku dr Irena Moszczyńska z zespołem lekarzy zorganizowała w Ustce punkty diagnostyczne chorób skóry. Cieszyły się one ogromną popularnością i pozwoliły pozyskać kolejne fundusze. Zbiórkę wsparły także kluby Rotary, Ze Słupska i Koszalina oraz samorządowcy. Na rzecz zakupu separatora komórkowego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku miasto Słupsk przekazało 50 tysięcy złotych. Kwotę 30 tysięcy na zakup przekazała gmina Kobylnica. Ponadto 60 tysięcy złotych na ten cel dał szpitalowi Rotary Klub Słupsk, a kwotę 40 tysięcy złotych Słupskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hematologii i Transplantacji Szpiku. Separator komórkowy jest uniwersalnym urządzeniem niezbędnym dla prowadzenia leczenia hematologicznego. Służy m.in. do pozyskania komórek macierzystych dla przeszczepu szpiku, jak również do obniżenia komórek białaczkowych w nowotworach krwi. Dodatkowo przy pomocy tego aparatu możemy wykonać wymianę osocza stosowaną w wielu schorzeniach o podłożu immunologicznym. Kilkadziesiąt batików oglądać można w Galerii Ośrodka Teatralnego Rondo. Wszystkie prace powstały w pracowni batiku słupskiego Ośrodka Kultury. Wernisarz, który odbył się w ubiegły piątek, zaplanowano nieprzypadkowo. Tego dnia bowiem obchodzony był Światowy Dzień Batiku, a Słupski Ośrodek Kultury jest jednym z głównych miejsc w Polsce, gdzie ta pochodząca z Azji technika malarska jest rozwijana i kultywowana. Na wystawie można zobaczyć prace z lat ubiegłych, jak również te, które powstały na przestrzeni ostatnich miesięcy i nie były jak dotąd publikowane. Batiki przedstawiają tradycyjne motywy, ale również nawiązujące do kultury europejskiej czy wprost do naszego miasta. Wystawę można oglądać do końca października w Galerii Ośrodka Teatralnego Rondo przy ulicy Niedziałkowskiego. Wstęp jest wolny, patronat honorowy nad wystawą objęła Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie. Miasto Słupsk po preferencyjnych cenach sprzedaje mieszkania, szczególnie tam, gdzie we wspólnotach mieszkaniowych zostały już tylko dwa lokale komunalne. Kupić ze zniżką będzie też można mieszkania w domkach dwu czy trzy rodzinnych. Pod warunkiem jednak, że na taki wykup zgodzą się jednocześnie wszyscy najemcy. Takie nieruchomości znajdują się m.in. przy ulicach Reja, Szczecińskiej, Kadłubka, Poniatowskiego czy Lota. Uwalniamy zasób jedno-trzylokalowy, czyli tak jak Państwo tutaj widzicie przysłowiowe domki, głównie jedno-dwulokalowe. Na reja mamy ich w zasadzie najwięcej, takie, które mogłyby podlegać y, sprzedaży, y, ale nie wszystkie. Proszę też pamiętać, że każdorazowo będziemy te wnioski rozpatrywać, bo część takiego zasobu to też są oficyny, które z różnych przyczyn, między innymi z. Patrząc na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, nie podlegają już sprzedaży. W przypadku wykupu ostatniego lub dwóch ostatnich mieszkań we wspólnocie bonifikaty wyniosą 80%. W przypadku domków jednolokalowych zniżka wyniesie 40%, w dwulokalowych 60%, a w trzylokalowych wzrośnie do 70%. Wszystkie mieszkania będą indywidualnie wyceniane. Wnioski o wykup lokalu komunalnego już można składać w ratuszu, ich weryfikacja odbywać się będzie od grudnia. Ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą miasto planuje pozyskać do 14 milionów złotych. Czerwone metalowe kosze w kształcie serca od kilku dni zobaczyć można na skwerze Pierwszych Słupszczan, u zbiegu ulic Starzyńskiego i Wojska Polskiego, a także w centralnym miejscu Parku Kultury i Wypoczynku. W pobliżu fontanny. Każdy z nich pomieści ponad 150 kg plastikowych nakrętek. Surowiec trafi do słupskiej Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja. Zostanie przez nią sprzedany, a pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc podopiecznym. Zbieramy te nakrętki dla właśnie Fundacji Nadzieja. Fundacja Nadzieja będzie mogła przekazać te nakrętki do powtórnego ich wykorzystywania. One są mielone, przekształcane w innego rodzaju opakowania plastikowe. Fundacja z tych środków będzie mogła przeznaczać pieniądze na cele charytatywne w ramach swojej działalności, ale może być tak, że jeśli zaistnieje jakakolwiek potrzeba celu charytatywnego, będziemy mogli wykorzystywać te dwa zbiorniki, te dwa kosze w kształcie serca na inne pożyteczne cele charytatywne. Do zbierania nadają się nakrętki z opakowań spożywczych, między innymi napojów, mleka, keczupu, a także nakrętki z opakowań środków chemicznych, płynów do mycia naczyń, płynów do prania, kosmetyków i tym podobne. Kilogram takiego surowca, w zależności od jego rodzaju i popytu, kosztuje kilkadziesiąt groszy.